Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Dark Wolf i zapraszam was na kolejny odcinek serii Let's Play Indiana Jones and the Infernal Machine. Tak jak w ostatnim odcinku zdobyliśmy już trzeci... O kurde, nie mam w tym momencie. Zdobyliśmy trzeci fragment piekielnej maszyny. Zostaliśmy aresztowani przez ruskich, jak widzicie tutaj chyba to jest Lenin albo Stalin. Tutaj nie jest bardzo wyraźnym. No i po prostu wylądowaliśmy właśnie na tym statku, którym właśnie wy widzieliście od samego początku. Dobra, tutaj mamy jakieś cholerne drzwi, które... O, czekajcie, co się dzieje? Nie, nazad! Quick, get me up on deck. I think I'm gonna be seasick. Rosza szutka. Ho, ho, ho. Praktycznie nam nie wierzy. Dobra, tutaj mam jakiś przycisk. No to naciskamy go. Locked again. Okej, znaczy po prostu będziemy musieli znaleźć jakiś sposób, żeby stąd uciec. Okej, to mam jakieś dziwne... ten... A! Świetnie, mamy jakieś drzwi, które właśnie otworzyliśmy. Zobaczymy, tutaj coś będzie ciekawego. Jako w tym. Jak widzicie, teraz jak nagrywam, po prostu kamera powinna być troszeczkę bardziej precyzyjna, bo niestety nagrywałem przez inny program, to widzieliście przez Bandicama, no i niestety za dobrze mi nie nagrał tej kamerki, po prostu nie była perfekcyjna. No, czasami taki po prostu się dzieje. Okej, zobaczmy co tutaj ma, co tutaj jest. Okej, tutaj nic nie ma, ani pod tym. No to trzeba po prostu uszukać tego gwardzistę. Jak po prostu zwiać z tego okrętu. Tutaj ja wystarczająco pamiętam, że wystarczyło tutaj się schować, ale ja wam pokażę co się stanie, jeżeli ukryjemy się w innym miejscu. Specjalnie dla was, drodzy widzowie. No i pokażę wam co się dzieje. Okej, my sobie tutaj pukamy. A my idziemy szybko do toalety, na przykład. Okej. I czekamy tutaj. Bo chcę go po prostu zaatakować. Co? Nie, nazad! No i widzicie, po prostu tak będzie się po prostu działo. Widzicie, on po prostu już nawet to mówi. Dobra, my się ukrywamy. Szybko. Trzeba skoczyć na górę. Kiedy on będzie zajęty, poczekać, a potem wiać. Tutaj najlepiej skupiać właśnie na tym, żeby on po prostu nie kapnął się, bo jeżeli był zbyt blisko, to po prostu mógłby nas zauważyć. Co? Wiecie, on od razu szuka tej toalety. No to my szybko uciekamy. I po prostu trzeba... Szybko jest przycisk i jak widzicie zamknęliśmy go w naszej kabinie, nawet widać stąd ten mały odcinek. Okej, my sobie zapiszemy jak zawsze. My zrobimy najlepiej quick save, jako w tym ja zapiszę na jakiejkolwiek piśmie. Okej, tutaj niestety jak widzimy jesteśmy bez broni, nie mamy ani wicza ani nic, więc trzeba będzie znaleźć jakiś sposób jeszcze, żeby tych ruskich ominąć. A wam pokażę co się stanie. Jeżeli my po prostu zostaniemy złapani, to po prostu będzie pół game over. Tutaj raz jeszcze nie wchodzić, bo dlatego, że nie mamy wszystkiego. Zacznijmy zobaczyć wszystkie te inne kabiny, które są tutaj. Tutaj nikogo nie ma. To można by to nawet użyć. Myślałem, że się zablokowałem. Tutaj się ukryjemy, bo dlatego, że nie wiadomo, czy tutaj może być... O, widzicie? Jest tutaj już rusek. Musimy być bardzo ostrożni, ale ma jedno z naszych maszyn. I trzeba będzie po prostu zrobić taki manewrek, manewr. Szybko. Patrzcie, on jest zajęty, byliśmy obok niego. I on mnie nawet nie zauważył. Okej. Oczywiście poczekamy, aż te drzwi się zamkną. O, proszę bardzo. I trzeba teraz zobaczyć w innych. Oczywiście ja zapiszę, bo powoli. Ja wolę sobie po prostu robić z zapisami. I wszystko, panie i panowie, macie po prostu, nazwijmy to jasne. Okej. My tutaj sprawdzimy tutaj. Nic nie ma. Pewnie to będzie na ucieczkę. Zawsze może będzie coś ukrytego. Może jakieś, to zwykłe karty radyjne, nie jest mi potrzebne. Okej. Ktoś niech się zamknie. Sezamie, zamknij się. No, widzieliście, jaki jest magik? Ha, no, to mamy następne drzwi. Tutaj oczywiście sprawdzę najpierw pod bokiem. Nie, nic nie ma. Perfekt. No to my tutaj wchodzimy. Zobaczymy, czy coś tutaj może być interesującego. Nie, jest tylko mapa... Nie wiem czego, bo nie wygląda mi na Europę.
bo rop powinna być bardziej od góry. Ale to nie jest problem. Dobra. My skoro wszystko mamy, no to zobaczycie teraz, od dlaczego potrzebowaliśmy właśnie tej części maszyny. Więc tak. No, Indy, naciśnij. Dlaczego nie chcesz nacisnąć drzwi? Indy! Tak jak widzicie sobie... próbuję w jakiś sposób inne rzeczy robić. Chyba, że czegoś zapomnieliśmy. Nie wiem, na przykład... jakiejś broń. Ten cały czas tam siedzi i pewnie będzie siedział tam do końca swoich dni. Okej, ale ja chciałbym uruchomić te drzwi. Chyba, że się zbagowało. Jako w ty... i po prostu nie chcą one działać, albo o czymś zapominam. Ale ja jestem pewny, że wszystko mam. Widzicie, że one za każdy raz jak nacisnę, to powinny być odblokowane. No i niestety, panie i panowie... Dobra, zamknij. Cię po prostu nie chcą odblokować, jakby były zatkane. Pewnie jakiś bug, zrobimy inaczej. Ja zrobię reload. Zobaczymy od ostatniej daty, 2020, ten będzie najlepszy. No i po prostu wróciłem do momentu, zanim po prostu to nacisnąłem. No, może malutki bug. Zdarzają się czasami takie mini bugi. Okej. I to już wiemy, co tu trzeba do roboty. Więc sobie szybko naciśniemy. Okej, szybko wydostajemy się po drugiej stronie. Ten sobie biegnie. Nie zabieramy część. Ten się martwi. Widzicie, teraz zablokowałem. Jakby było specjalnie napisane, że po prostu tylko raz będziemy mogli się tam cofnąć. Dobrze, teraz zobaczycie, że tutaj jest strażnik. Widzicie jego rękę. I po prostu trzeba po prostu uszyć naszej maszyny. I po prostu się stąd zawinąć. Okej, widzicie, jest tutaj czyściutko. Jako w tym... dlaczego po prostu tak zrobili administratorzy tej gry? Dlatego, żeby po prostu utrudnić nam troszeczkę grę, żeby nie było zbyt proste, żeby po prostu w każdej chwili można odzyskać nasze rzeczy. Jak widzicie, tutaj mamy już nasze rzeczy. Odzyskaliśmy nasz rewolwer. Odzyskujemy naszą ten i naszą maczetę. Odzyskaliśmy naszą broń, jak widzicie, ale czy mamy wszystkie według was? Oczywiście, że mamy! Wszystko razem, jako w tym i jest gucio. Okej. Oczywiście tym razem na quick save'ie. Oczywiście. O! Towarzysz, Jones obiżał. What? Retake him immediately. Alive if possible, but dead if necessary. Хорошо, sir. Хорошо, dobrze. A, rusty, rusty. Dobra, jak widzicie, już są kontrol nam, że już po prostu tym razem nie będą z nami się bawić. Trzeba będzie po prostu go zabić. O, to zezwiał. On o tym wie niestety, że myśmy ten... Pytanie brzmi bardzo proste. Czy powinniśmy wrócić do tyłu i po prostu ich zabić, żeby zabrać im broń? Znaczy, nam naprawdę chce się nam marnować punkty życia za zwykłą amunicję? Nie. Dobra, to my co trzeba zrobić? Tutaj po prostu mamy pudełeczka i trzeba się po prostu spiąć na samą górę. Jako w tym... Czekajcie chwileczkę, bo nie chce on... Indy nie chce współpracować, widzę. Dobra. Trzeba będzie znaleźć jakiś inny sposób. Jako w tym... Troszeczkę czasami mi klawiatura dobrze nie reaguje, może się zdarzyć. Widzicie. Bardziej reaguje na własne sprawy. Okej, my tutaj skoczymy. O. A, nie mogę się wspiąć. To rozwiązaliśmy problem, dlaczego to robi. Tutaj nic nie ma, może tylko jedynie do ukrycia się. A my potrzebujemy się stąd wydostać. Tutaj nie może... Spróbuję na chwileczkę wrócić nam z powrotem do tam, gdzie byliśmy, tutaj. Nie, tutaj nic nie ma, więc jest w porządku. Muszą być jakieś schody lub coś takiego innego. Co by po prostu nam ułatwiłoby po prostu, co mamy zrobić. Jak widzicie, tutaj u góry możemy wskoczyć. Więc znaczy, że tu trzebało. Okej. No to my
A, jest za wysoko. No dobrze, chyba że tego na pewno nie będzie można przesunąć. Bo gdybyśmy mogli to przesunąć, to byłoby zbyt proste. Bo widzicie, że jest po prostu za mało miejsca. Oki. Może tam trzeba? Na samą górę? O. No, tak jak powiedziałem. Oki. Oczywiście szczura nie ma, bo sobie uciekł. Ale lepiej nie żartować, kiedy musimy być po prostu uzbrojeni. O! Jest znowu bug! No. Jak widzicie, po prostu czasami jest bug, że jesteście zbyt blisko, jakby nie potrafi trafić ich poprawnie. No i straciliśmy praktycznie 60% punktów życia. A tam nie ma problemu. Tam jakoś sobie rozwiążemy. My sobie sprawdźmy, jak stoimy z naszymi rzeczami. 2, 8, 6. Okej. No to idziemy dalej. Tutaj możemy od razu sprawdzić. Tylko, że tym razem my zrobimy sprytniej. Chodźcie. Macie tu przyjść. Wiecie, że jestem uzbrojony i nie mogą mnie trafić? Czasami jest taki malutki bug, że jak trafiacie w taki sposób, oni nie będą potrafić do was trafić. No wystrzel. No, widzicie? Po prostu my możemy ich strzelić, ale oni nie. Okej, okay. Zabieramy oczywiście następną amunicję, co nam się bardzo przyda. Okej. Okay. Tutaj mamy troszeczkę rzeczy. To trzeba będzie też pozbierać oczywiście, tak jak po przykład mamy tutaj złoto! Jak milutko, kurde! Zobaczmy, ile naszego złota mamy. Mamy 490, jak ładnie zaczęliśmy. Tutaj zobaczmy, coś jeszcze będzie. Tutaj są jakieś schody. My oczywiście zapiszemy, no i idziemy dalej. Tam będziemy musieli się jeszcze cofnąć, panie i panowie, żeby odzyskać tam te inne rzeczy. Chcieliśmy tam te inne drzwi zobaczyć. Ale na razie zwiedźmy, co to jest po prostu tutaj. Okej, tutaj mamy jakieś drzwi. Oczywiście my wchodzimy zawsze uzbrojeni. Widzicie, że już mnie usłyszał. Ej, jak on mnie trafił? To jest ten ryzyku. Ja zaryzykuję tak czy siak! No, niestety ryzyko mi się nie powiodło. No, czasami tak się zdarza, panie i panowie, że czasami nie za dobrze nawet takie po prostu ryzyka. Okej, okay. Jeszcze raz to samo zrobimy. Jako w tym. No i trzeba po prostu jechać tym koksem, tak się mówi. Okej, okay. Jeszcze raz to samo. Tylko, że tym razem... Zjeżdżaj. O, po prostu zrobiliśmy mu rush. Okej, okay. Tutaj mamy naszą następną medycynę i mamy naszą część. Tak, odzyskaliśmy drugą część maszyny, potrzebujemy jeszcze jednej. Oczywiście tu mogę nawet spaść, nic mi się nie stanie. Tutaj już zabiliśmy. No i wracamy teraz do tego. Oczywiście zapisuję. No i trzeba po prostu oczyścić. No nie będę się z nimi bawił. Mamy dwie części drzwi. Które mamy w prawo i lewo. O, pewnie tutaj będzie... Tak, bo dlatego, że tam był schowany ten... Wiecie kto, co widzieliśmy, ten doktorek. O, tutaj mamy kawałek drzwi, gdzieś okna. Czyli nie drzwi, ani nie okna, tylko po prostu kawałek muru, który po prostu może rozwalić. To oczywiście to użyjemy. Zapiszemy. Łoż ty w mordę! Jestem strzelany z tego, od tego śmiecia. Co on ma? Widzisz, że czasami po prostu nie działa to. No niestety takie są bugi. Jako w tym, że jak jesteśmy blisko, po prostu nie zabijamy. Okej, na szczęście my przeżyliśmy dziwnym cudem. Oczywiście używamy teraz Trauma Kit. Dobrze nam leczy wszystko. No i mamy tutaj otwarte przejście. Zapiszemy. Co mamy z tej strony? Mamy jeszcze Roskilskich? A na razie ja wejdę na górę. Bo chyba mi się najbardziej opłaca w tym momencie. No i zobaczmy, co mamy tam u góry.
Mamy następnego rosyjskie flagi. A będzie zamknięte. A nie. Mamy następne pieniądze! Jej! Widać, że Rosjanie nie zawsze byli bogaci. Okej, my sobie wchodzimy, tutaj będziemy czyścić oczywiście. Zapiszemy. Zawsze po prostu naciskam za dużo razy. Okej, mamy tutaj jakiegoś dwóch aż. Raszujemy go. I widzicie, w raszu na szczęście w tej grze po prostu pasuje to zrobić. Okej, tu są fotografie Lenina i Stalina. Jednak to był Lenin wtedy, to jest Stalin. Po prawej stronie. Jako w tym. No takie czasy wtedy były w Rosji, jako w starej URSS. Okej, ale my nie będziemy teraz gadać na temat polityki rosyjskiej, to co po prostu była po wojnie, II wojnie światowej. Cześć. No. Nie wiem dlaczego on mnie nie postrzelił, bug jakby zadziałał dziwnie. Okej, zabieram tę ikonkę, mamy nową. Dziękować. Okej, wychodzimy nawet stąd. Zapisujemy i tutaj mamy pewnie zamknięte, jak znam życie. Tam u góry jeszcze nie pójdę, bo nie czyściliśmy wszystkiego. O, nic nie ma. Lol. Mamy... A, nie ma go w kabinie. Znaczy poszedł gdzie indziej. Okej. Mamy tutaj medical kit, mamy jeszcze tutaj jedną rzecz, mamy idola z tego. No, zawsze się nam przyda. Okej, wychodzimy. Zapiszemy, no i mamy jeszcze jedne drzwi do oczyszczenia. Pewnie będzie znowu jakiś... Cześć. Okej, czasami trzeba na nich reagować szybciej, zanim oni się zagapią, to wtedy komputer nie nadąży nad naszym czasem robienia raszu. Okej, zabieram tutaj następne pieniądze. Jesteśmy dzisiaj strasznie bogaci, że znajdujemy wszystkie monetki. Okej, mamy tutaj już 800 sztuk złota. Jeszcze brakuje nam 1/3. Okej, my stąd wychodzimy na razie. Zapiszemy oczywiście. Tutaj byłem. Muszę zejść na dół. Dlatego, że nie wszystko jeszcze oczyściłem. A ja chciałbym oczyścić wszystko. Tutaj mamy drugie drzwi, to co byśmy wyszli, ale nie wyszliśmy z tej strony. Cześć. Okej. Nie wiem dlaczego oni uciekają, kiedy po prostu do nich strzelam. Mamy znowu monety. Z 800 monet nam już się stało 860. Jak miło. Cześć Stalin. Okej, tu są drzwi zamknięte, więc na to nic nie poradzę. Okej. Tutaj my wychodzimy tam, gdzie byliśmy. Oczywiście zapiszemy. No i teraz tutaj możemy bez problemów zejść na dół. A czekajcie, nie powinno nic mi się stać. No właśnie. Dobrze pamiętałem. Okej, my uruchomimy te drzwi. I tutaj będzie zabawa. Oczywiście wam powiem od razu, oczyście to, zanim zaczniecie bawić się z tym. Zaraz zobaczycie dlaczego. Tutaj widzicie, że mamy taki kryształ. To nazywane Crystal of Heaven. Ale to dopiero będzie nam potrzebne później. Okej, chyba to już wystarczy. Teraz muszę przesunąć w drugą stronę. Po prostu muszę to postawić na górę, ale brakuje mi jeden kawałek maszyny jeszcze. Więc jeszcze chwilowo nie mogę tego użyć. Ale na pewno z tego później skorzystamy. Okej. Tutaj musimy to złapać. Powinniśmy już być perfekcyjnie. A zobaczymy, czy trafiłem. Nie, się pomyliłem. Jednak muszę... Oczywiście tego nie złapać, bo jest u góry. Pomyliłem się jeszcze troszeczkę. Trzeba będzie według mnie z 1-2 razy jeszcze. Okej, no skoro spróbujemy jeszcze raz jednego. Najwyżej pójdzie nam lepiej za drugim razem. Dobra, teraz zobaczmy. Powinno teraz zadziałać. Tak, teraz jest dobrze. Okej, no to złapaliśmy. I teraz wbijamy na górę. No i udało nam się. Problem w tym, że my jeszcze trzeciej kawałku maszyny nie mamy. Musimy ją jeszcze odzyskać. Tutaj mamy następny samochód rosyjski, na razie nas nie interesuje. My wracamy na górę teraz, bo wszystko mamy prawie zrobione tutaj. No i trzeba po prostu odzyskać nasz kawałek maszyny, bo inaczej nie możemy iść dalej. Będą nam potrzebne nawet w innych momentach. Okidoki. No i zapiszemy oczywiście.
Idziemy dalej. Oczywiście, jak widzicie, nawet po czasie wystarczająco szybko nam to idzie! Rush! No, zdechł. Kurde, zauważył mnie wcześniej i po prostu zareagował szybciej ode mnie. Straciłem 1/3 punktu życia. No, niestety tak się dzieje. Oczywiście, na razie tak zostawimy, zdobyliśmy znowu monetki. No, drzwi są zamknięte, niestety. Okej, no to my się stąd uciekamy. Tu nic nie będzie, tutaj już byliśmy. Trzeba po prostu wrócić na górę. Czekajcie chwilę, bo ja zaczynam już się pieprzyć. Przepraszam za słowo. Ale po prostu, żeby pamiętać wszystko, gdzie trzeba iść, to po prostu trzeba mieć czasami trochę głowy. Okej, my mieliśmy wrócić na samą górę. Tutaj. Indy, nie rób jaj. No. Okej, już w las, na górę. No, teraz dopiero w las, tak prawdziwie. Dobrze, zapisujemy jeszcze raz. I tym razem musimy wejść tutaj. Mamy znowu schody. Musimy jeszcze trochę rzeczy. No i zauważycie, gdzie teraz wylądujemy. Tutaj wam powiem od razu. Nie ma co się bawić. Tutaj będzie masę rosyjskich. Lepiej przy sobie tym razem zagrać na Combat Rifle, a nie na rewolwerze. Bo jak widzicie, jesteśmy na pięknym morzu. Tam są jakieś wysepki. Jesteśmy przy Europie, jak już wiemy. O, idzie! Jezus! Widział mnie! Powiedziałem, że to nie był dobry pomysł. No, mówiłem. Powinienem strzelbę. No, niestety czasami tak się zdarza, jak po prostu przez przyciski... Nie jestem przyzwyczajony. Okej. Okej, teraz mam już przygotowaną. Drugi raz się nie damy nabrać. Tylko, że tym razem my pójdziemy od drugiej strony, a nie pójdziemy od pierwszej, tak jak wtedy mieliśmy. Tutaj mamy jeszcze drzwi do rozwalenia. Trzeba tutaj po prostu ich zareagować szybciej od nich. Widzicie, że on na przykład przez taki murek nie widzi. Cześć. No tutaj troszeczkę pechowo mi wyszło. Bo... Cholera! Już mnie widział. Muszę czasami z nimi się pobawić troszeczkę w szybki sposób. Jako w tym. O, widzicie, czasami po prostu niektóre reakcje, które są z nimi, się gra troszeczkę w zły sposób. No niestety tutaj popełniam błędy, ale każdy... Okej, mamy tutaj jakąś łódkę. Ale brakuje nam jednej części. Okej, my to od razu sprzątniemy, od razu. Trzeba go sprzątnąć. No, niestety zrobiłem błąd, że się nie uleczyłem. Moje gówniane błędy, ale czasami... Na błędach się uczymy. Okej, my tym razem się weźmiemy first aid. Zastanawiam się, czy nie wziąć troszeczkę szybszej broni. Na przykład byśmy wzięli maszynową. No, źle załatwiłem to, dobra. Przesadziłem tym razem. Chciałem grabić tym pistoletem maszynowym. Jakby mówili ci od tego. Powiedzieliby od... co lubią grać w CS-a, by nazwali ją CZ-ką. Ale nas to, my nie gramy w tym momencie ani w CS-a, ani w tego, okej. Oczywiście drugi raz nie damy się nabrać, pójdziemy od drugiej strony. Jak on mnie zabił jednym strzałem, tego nie wiem. Muszę jeszcze popełnić takie gówniane błędy. Okej, no to zrobimy to inaczej. Weźmiemy Medicinal Herbs. Oczywiście mógłbym nawet używać bicza, żeby po prostu z nimi bawić się. Ale ja nie chcę ryzykować, po prostu, że on mi zada obrażenie. Okej, on już idzie. Nie, tutaj mi się opłaca rewolwerem zrobić to. Będzie szybciej. Stoj!
cześć. Widzieliście? Zwykły rewolwer nie z nieskończoną amunicją, co daje, przypominam, że to jest, tak jest ustawione w grze, daje po prostu nam bardzo dużą przewagę. Ok, my zapiszemy, dlaczego teraz musiałem wtedy użyć tą cholerną broń. Mamy tutaj dwóch, będziemy musieli szybko zrobić to, zanim oni... A może jednak nawet lepiej, wiecie? Zaczęła zafić tego drugiego. Cześć. Miał maszynowy. Zabieramy mu oczywiście amunicję. Tu już chyba nikogo nie będzie. Na deku. Więc sobie ten... I tak my zbieramy bardziej pieniądze, więc może nawet lepiej, że się uleczyliśmy, niż tak jak myślałem, żeby nie leczyć się. Okej. Zabieramy pieniądze, które znaleźliśmy tutaj. Zobaczmy, czy tutaj coś mogę z tym zrobić. Pewnie nie, bo to jest, jak widzicie... Nie ma funkcji. Na razie musimy dostać się do góry, do kapitana. Też mu sprać pupę. Że po prostu nam, gdybyśmy udało nam się uciec z tą barką. Kurde, jeszcze ich są. Myślałem, że ich wybiłem, a jednak nie. Czasami... myślałem, że zginąłem. Cholera. Okej. Jezu, jest jeszcze jeden. Trzeba się spieszyć z nimi. Nie wiem, czy oni się odradzają, czy co. Zapiszemy oczywiście. Czym więcej amunicji, nawet dla mnie lepiej tym razem. Nie marudzę. Idziemy szybko. O, tutaj mam jakiegoś mięśniaka. Teraz zrobię mu kółeczko od drugiej strony. Nie, z tej strony możemy nawet robić tam. Cześć. Okej, teraz nie powinno już nic być. Okej, oczywiście zapisujemy, mając nadzieję, że żaden gówniany inny jeszcze nie wyskoczy. Okej, zapisz. Tutaj będziemy mieć mięśniaka, tak jak powiedziałem. Ale możemy otworzyć od drugiej strony. Jak wtedy widzieliśmy od... muru, a nie tutaj, po drugiej stronie jednak. Ale trzeba będzie się go pozbyć, tego grubasa. Co mieliśmy tam. Okej, my wybijamy oczywiście ten kawałek muru. Urgon part. Źle trafiłem. Oczywiście musimy poczekać, bo jeżeli ja to zrobię, teraz mogę umrzeć. Bo za każdym razem jak używamy, nawet chyba wiecie o tym, że po prostu tracimy punkty życia. No, niestety tak jest. Okej. Czekamy, już prawie się wyregenerowało. Jezu! Widział mnie ktoś. Nie trafia mnie dobrze. Muszę być od drugiej strony jednak. Skąd tyle tych rosyjskich? Nawet jeżeli to jest ich okręt, to powinienem... No. Znikaj. Nie wiem dlaczego, ja pamiętam za każdym razem, jak ja grałem, że ja miałem wyczyszczony deck, jako w tym, że nie przychodziło ich więcej. Nie wiem dlaczego ten kawałek się nie chciał rozwalić. Trochę dziwnym. Może to jest po prostu błąd. Widzicie, że on pisze, że powinien się pęknąć. Jeszcze raz spróbujmy Urgon Park. O, teraz zadziałało dopiero. Jesteśmy w kuchni, zapisujemy. Mamy jakąś butelkę wina, co nie mogę wziąć. Jest jakaś medycyna dla mnie? Albo jakieś fajne żarcie? O, nic nie ma. Lol, jesteśmy w stołówce. A co tutaj mamy? Mamy wyjście. Od razu sprawdzimy, nie ma ruskich. Okej, zapisujemy, idziemy dalej. Mam nadzieję, że nie zostanę więcej postrzelony, bo inaczej możemy mieć duży problem. Okej. Tutaj wspinamy się. O, o! Where are we, Lieutenant? The Nile River, the Kingdom of Kush. These exotic sites are foreign to sowieckie grażdny, but that will change as we change the world, eh? That's where the Babylonian secret lies, buried with King Nob. Who used it to defeat his Egyptian Ugnitotili? Somehow, no one has ever claimed the treasure. Is it too well hidden, too dangerous? Does the power strike the finder like a curse? I wonder about these things. Then, when my resolve weakens, we capture Jones. Now, using that Amerykanski adventurist and the tools he has so kindly provided, we budziemy miet uspieszny. Indeed, history is on our side. No, a my się chowali, nawet tego nie zauważył. I wiemy, gdzie mamy iść teraz. Okej, oczywiście. O, mamy z tyłu kawałek tego, co musimy. Jest zamknięte.
Oczywiście zabieramy tą część, która właśnie nam jest potrzebna. Zapisujemy. Tu jest zamknięte. Już mamy wszystko praktycznie, ale nie możemy jeszcze dokończyć. A to co to jest? A będzie do otwarcia tych drzwi. Teraz ja muszę zejść na dół. Dlatego, że po prostu myśmy... Nie wiem skąd to było. Mało brakowało. Tak mnie trafił. Już prawie umarłem. No, niestety tak jest zawsze. First aid trauma. Dobra, żyjemy jeszcze jeden trauma kit. A czasami trzeba tak grać. No, jeszcze mi nie trafił. Miałem fuksa, nie trafił mnie. Teraz za każdym razem będziemy wracać po prostu teraz do tyłu, po prostu gdzie mi coraz więcej tych cholernych rosyjskich. Okej, tutaj ja wiem o tym, że nie mogę spaść, bo tutaj jest po prostu za wysoko. Okej. No i po prostu sobie idziemy. Okej. No to jesteśmy. Tutaj otwieramy. A nie, nie ma rosyjskich. Ja myślałem, że będą. Lol. Okej, oczywiście ja zapiszę. No i użyjemy teraz tego fragmentu. Trzeba też trafić poprawnie na gdzie jest on jest. O, jest, bingo. Okej. Słyszycie to dźwięk? O nie! Tutaj użyję combat rifle. Kurde, świnie, dopiero się uleczyłem! Trzeba ich wyrąbać. Kurde, będę się jeszcze bawił z gównianymi rosyjskimi. Co chcą umierać. Tam są. Okej, jeszcze dwóch. Tam cały czas żyją. Wiecie co? Boimy się inaczej, panowie. No, ale nie w taki sposób! Kurde! Już prawie zginąłem znowu. Straciłem prawie wszystkie punkty życia, no. Na dwóch gównianych rosyjskich. No, takie niestety jest zabawa. Ja się o to nie martwię. Najwyżej, jak dojdziemy do nowego miejsca, się dopiero uleczę. Okej, wjechałem. Niestety po prostu tak po prostu działa ta gra. Trzeba po prostu wiedzieć, gdzie trafić. I postarać się oczywiście nie zginąć. No i tu nic nie ma, mamy znowu dwa wejścia. I tutaj nic nie mamy. No, za szybko powiedziałem! Mieliśmy tutaj grubasa. Ja zabiję, bo tamten może mi wkurzać. To nie wiem, dlaczego nie mogę go postrzelić. Może nawet lepiej dla mnie. Ej, on miał przecież karabin maszynowy. Gdzie on jest? Kurde, musiał spaść na dół. Po co ja tutaj w ogóle wlazłem, zastanawiam się. Tworzyłem... No nie, no. Teraz to już się porąbało. Gdzie jest ta świnia? O, mamy jeszcze monetki. Gdzie jest ta świnia? No. Jeszcze miała mi, kurde, mi strzeliła. Znowu jestem na prawie na 0 punktów życia. Uruchamiam maszynę. Co blokuje nam znowu przejściem. Ale myśmy przyszli według mnie z jakiegoś innego motywu, bo nie wierzę w to, że myśmy wlezli tylko po to, żeby zdobyć monety. A to zobaczymy. Niby zabiorę mu broń. Okej, no i szukamy, czy tutaj coś jeszcze jest. Nie, tu nic nie ma. Po co ja tutaj wlazłem? O Boże, zmarnowałem praktycznie punkty życia. No ale czasami trzeba tak po prostu robić. W sensie, że trzeba po prostu jakoś walczyć, nawet o własną wolność. Okej, tutaj nic nie ma, sobie wchodzimy na górę. No naprawdę, szkoda, ale monetki zawsze się nam przydadzą. Nie wiem, wchodzić jesteśmy na samej górze. Ja nadal nie rozumiem, po co myśmy tutaj wleźli.
Okej, my to jesteśmy już uzbrojeni, ale nie, no nie wierzę w to, że po nic. Musi tu coś być. Schody były, a nie, są jeszcze schody, co ja gadam, otworzyły się tam schody do góry. Dopiero teraz to zauważyłem. Dobra, przejdziemy od drugiej strony. Bo inaczej tam nie dostaniemy się. Jednak dobrze zrobiliśmy, że zeszliśmy. Jednak się pomyliłem. I tutaj mamy schody. Okej, my zapiszemy jak zawsze. No Indy, chodź na te schody, chyba że po drugiej stronie, ale jej się nie chce robić kółka. O Boże, jeszcze muszę iść od drugiej strony, no chyba dzisiaj to są jakieś jaja, no. Dobra. No problem, się dostaniemy już, tutaj jesteśmy. Jeżeli mi jeszcze powiesz, że od tej strony nie możesz wejść, to się chyba kopnę. No. Okej. Gdzie te schody z nas zaprowadzą? Teraz zobaczymy. Ja tutaj też tego nie pamiętam trochę tej gry. Więc spokojnie, gramy sobie razem. Okej. Otwieramy te. Oczywiście za każdym razem. No tym razem źle mi poszło. Gówniany karabin maszynowy. A może byście chcieli zobaczyć, jak działa karabin maszynowy? A wiecie co? Jeżeli mam trochę chyba amunicji jeszcze od karabinu maszynowego, mamy 87. Pokażę wam, jak on działa. Cześć! Jak pojechałem po nim. No okej, ale jak widzicie, niestety... O, tu jest jakieś sprzęgło. To jest potrzebne, żeby odblokować po prostu ten okręt. Zobaczmy, ile amunicji straciliśmy na niego. Także chciałem wam pokazać, jak on po prostu działa. No, z 10 straciliśmy, tam nie jest problemem, zapiszemy. No i możemy po prostu się teraz stąd po prostu wydostać. To wszystko już oczyściliśmy. No i mam po tej stronie. Więc nie będziemy musieli się bawić. Oczywiście używamy ten bolt crank. No i kręcimy. No i trzeba po prostu odblokować okręt. No, mamy nasz okręt na wodzie, teraz trzeba się po prostu tam zejść, a już automatycznie. No i uciekliśmy z okrętu. Jedziemy na jakąś wyspę blisko Oceanu Atlantycznego, to co widzieliśmy wtedy na mapie. No, a ja wygląda, jakby statek po prostu stał w miejscu. Trochę dziwne. No, panie i panowie, udało nam się przejść, jak widzicie, nie zajęło nas na długo, znaleźliśmy bardzo dużo tych, mamy 1000 sztuk złota, oczywiście close. Jak widzicie, mamy 1000, poczekamy cały czas na tą mapę. Nie ma mapy, czy ja jestem ślepy? Chyba będę musiał wtedy ściągnąć save, jako w tym, bo brakuje. To nie jest problemem, panie i panowie, bo zawsze mogę po prostu wyciąć kawałek i po prostu wkleić go do następnego odcinka. Ja w tym czasie państwu dziękuję, mam nadzieję, że wam się podobał ten odcinek. Jeżeli nie, to łapki w dół oczywiście, jeżeli wam się podobał, to łapki w górę. Subskrybujcie oczywiście na kanał, komentarze zawsze bardzo mile widziane, oczywiście wasze opinie też mi na tym zależy. Dlatego, że po prostu wiedzieć po prostu, co myślicie, czy według wam się podoba ta seria, czy macie jakieś, powiedzmy, kontro, jako wasze takie, na przykład napisaliście mi kiedyś na CS-ie. Dobrze panowie, ja dziękuję państwu za uwagę, jeszcze raz dziękuję za uwagę, szczerze, to się powtarzam. No i życzę wam dobrego wieczoru. Siemanko!